Cześć, witajcie. Jako że druga część odcinka szóstego uległa uszkodzeniu, co widzieliście, muszę to dograć używając angielskiego let's playa. Będę po prostu podkładał głos pod wideo, abyście mniej więcej wiedzieli, co się wtedy wydarzyło. Nie ma to tylko fragmentów, w którym znajduję schody na trzecie piętro i ona nagle wchodzi przez okno. To możecie obejrzeć nawet na tej uszkodzonej wersji. Trafiamy do strychu muzeum, gdzie jest wystawa tych rzeczy, których nie było na dole. Gra niestety ma angielskie napisy, ale mam nadzieję, że przebywać się to jakoś. I że mój angielski kolega jakoś ogarnął tutaj w miarę sprawnie. I nie będę musiał zbyt długo gadać o niczym. Tutaj szukamy wskazówek dotyczących jakichś dźwięków, tak? Tutaj będzie trzeba wybrać ten po lewej, kryształ. My apologies. It will always belong to you. Hey, Bridget, the shroud of your conversation, the spirit world. Mówi, że jeżeli nadal będzie rozmawiać z duchami, to skończy jak wiedźma na stosie. Jakaś ważna wiadomość, niestety nie da się jej przeczytać. Też próbowałem. Młotek, posąd, lista, no i tu po lewej będzie kotwica. Tutaj mamy działo. I tutaj nic nie będzie. Już wyszedł poza ten. Poza rejon. Okej. Wrócimy. Tutaj ten obraz po lewej trzeba też obadać. Ale najpierw nawigacja. Zostało jeszcze parę. Tutaj naokoło nic nie będzie. To mamy jeszcze jakieś. Dość niepokojnie chodzi. Tutaj mamy ster. Każdy kierunek. No i zostały cztery. Jedno jest wino po prawej, ono jest w dość ciemnym miejscu. Drugie jest właśnie tutaj. District Courts. O, ten obraz. Dobra, zostały dwa. Jedno to jest wino, jest tutaj z prawej strony. W dość ciemnym miejscu i ciężko to zauważyć. A drugie to właśnie był ten obraz, który przed chwilą minął. Do niego trzeba bardzo blisko podejść i dość ciężko go znaleźć. No, zobaczymy, jak poradzi sobie tutaj kolega. No, tutaj jest sprawa. O, tutaj jest wino. No i został obraz, który jest na samym końcu. Z prawej strony. Z nią się nie ma co pogadać. Właśnie ona będzie nam potrzebna. Właśnie po to ona tutaj przyszła. Nie było to pokazane. Aby móc wyciągnąć. O, właśnie ten obraz. Stara, który coś kombinuje. Hey kid, I need you to lift up this painting. Chcę, aby wyciągnęła obraz.
hanged witch. It's creepy. It's the killer symbol. Znak zabójcy. Dzwon. No i już możemy kończyć śledztwo. No proszę. So the bell killer is targeting mediums because he thinks they're witches? That's insane. Who do I know that's interested in mediums? Baxter. No, media to było... nie pamiętam. To tak, to na dole. To nie. To. I chyba to po prawej. Is Baxter involved in this? He dropped the case when he was demoted. Czemu jest to zamieszane? Przecież odebrano mu śledztwo. All right, found the killer's symbol. We got a suspect to look into. We're almost there. Jesteśmy prawie na miejscu. And not one step closer to finding my mom. Jesteśmy na blisko, aby znaleźć moją mamę. Mówiłem, są ważniejsze rzeczy i prędzej czy później ją znajdziemy. Pieprzy, nie rozumiesz. Nie rozumiem. Moja żona została zamordowana 3 lata temu. Że ona tam poszła do tego jasnego miejsca, ona tutaj, on tutaj utknął z tą gówniarą. Foch. Twoja mama zaginęła 2-3 dni temu. Gwarantuję, że ją znajdziemy. Jeśli zawiedziemy. To nigdy nie zobaczy tej swojej Julie. We won't fail. Nie zawiedziemy. Nie potrzebuję czy liderki. Super. Nie wiedziałem twojej żony. Look, we need to act on the information we found. You head off to the church. Musimy sprawdzić informacje, które mamy. Wracaj do kościoła. A gdzie ty idziesz? Baxter's our prime suspect. I need to get over to his apartment and see if I can dig up any skeletons. Baxter jest, jest podejrzany, musi się udać do jego domu, aby sprawdzić, przywieźć dowodów. Włamanie do tam policyjnego domu to nie najlepszy pomysł dla ciebie. Dobra, ona sobie poszła, drugi raz do kościoła. A my jesteśmy. I to było tyle, jeżeli chodzi o dogranie tego odcinka.